tej strony Reniferowej i dzisiaj mam dla Was projekcik, mediową skrzynkę z czaszką i tutaj wykorzystałam nowe foremki Finabar, które już są w sklepie. Sporo metali, sporo mediów, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jednym z moich takich ulubionych ułatwiaczy pracy w ostatnim czasie są serwetki. Ja tutaj wykorzystuję serwetkę od Finabar, żeby sobie stworzyć tło. Generalnie, jeśli ktoś jest leniuszkiem, tak jak ja ostatnio, i nie bardzo chce mu się bawić w tworzenie tła, to zawsze serwetka jest świetnym wyborem, ponieważ taka serwetka zazwyczaj ma jakiś fajny, delikatny wzór, fajne kolorki, także to już jest połowa roboty za nami. Więc ja moje serwetki zazwyczaj przyklejam na soft gel. Tutaj akurat mam gloss, aczkolwiek nie ma aż tak dużej różnicy. Smaruję nim pudełeczko, raczej cienka warstwa, i na górze, żeby pozbyć się wszelakich bąbelków, zagnieceń, papieru i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o przycinanie, to ja zawsze ucinam trochę większy kawałek, suszę, a później papierem ściernym po prostu brzegi przejeżdżam i w tym momencie nie muszę się bawić tam po obcinanie przy brzegu. Żeby nie było, że tak całkowicie poszłam na łatwiznę i byłam leniuszkiem, to tutaj, żeby było troszeczkę ciekawiej, postanowiłam odbić wzór z maski, również Finabar. I nie chciałam tak całkiem zasłonić tej serwetki, bo jest bardzo fajna, więc wybrałam pastę Jewel Paste. Ona jest przeźroczysta i ona ma po prostu w sobie troszeczkę brokatu, troszeczkę przeźroczystych kulek, także to jest bardzo delikatna pasta i ona dalej po wyschnięciu prześwituje, więc widać, co tam się dzieje pod spodem. Następny krok to pomalowanie czaszki. I malowanie czaszek chyba już pokazywałam na jakimś filmie, ale jeśli nie, to tutaj możecie zobaczyć jeszcze raz. Ale najpierw oczywiście moja ulubiona pasta, brązowa pasta z zestawu do rdzy, tylko że duży słoik. Ostatnio sobie tak uświadomiłam, że bez tej pasty ja nie byłabym w stanie funkcjonować, bo ona wygląda świetnie ze wszystkimi kolorami i do każdych projektów się nadaje. Nawet jeśli tego brązu później tak nie widać, to ona nadaje fantastyczną teksturę, bo ma jednak w sobie troszeczkę tego piasku. I no naprawdę bez tej pasty to jak bez ręki w moim przypadku. Także wszystkie moje odlewy i tam elementy HDF pokrywam właśnie tą pastą, a czaszka, no czaszka będzie malowana troszeczkę inaczej, to za chwilkę zobaczycie. Często dostaję też właśnie pytania, w jaki sposób maluję moje czaszki, więc tutaj możecie zobaczyć. Najpierw pokrywam czaszkę pastą impasto w kolorze lnianym. Ona ma właśnie taki idealny kolor pod czaszkę, bo to nie jest ani biały, ani żółty, ani brązowy, tylko taki, no fajny jest ten kolor, taki troszeczkę właśnie jak taka kość słoniowa, powiedzmy. Więc pokrywam cały odlew tą farbką, a później dodaję cienie za pomocą Liquid Acrylics w kolorze Burn Sienna i czasami dodaję też troszeczkę czarnego, żeby przyciemnić. Tak będzie chyba właśnie w tym przypadku, jeśli dobrze pamiętam. I jak to wygląda? Odlewam sobie troszeczkę liquidu,
trochę wody i po prostu pędzelkiem maluję odlew. Głównie skupiam się na tym, żeby kolor wszedł między te szczeliny, tak? Bo czaszka jest, nigdy nie jest równa. Zawsze tam są jakieś szczeliny. Mogą być jakieś pęknięcia, więc żeby to wszystko uwydatnić, to najbardziej skupiam się, żeby ten pigment tam właśnie wszedł. Jeśli chodzi o rogi, to nie jest problem, ale właśnie na czaszce, żeby weszło w oczodoły, tam gdzie jest nos, przez czaszkę idzie właśnie taka linia. Jeśli mi nie wejdzie, to po prostu suszę i jeszcze raz pokrywam. I daję trochę więcej, a nadmiar staram się odcisnąć ręcznikiem papierowym i wtedy nie ma problemu. Nawet jeśli coś zostanie na farbie, to jest spoko, bo wiadomo, też czaszka nigdy nie będzie w jednym kolorze, zawsze będą jakieś tam przebarwienia, zwłaszcza jeśli czaszka już leży dłużej. Ale nawet jeśli będą jakieś zabrudzenia, których nie chcecie, to są dwa wyjścia. Albo można wklepać troszeczkę białego wosku matowego, albo suchym pędzlem można przejechać jeszcze raz farbą na powierzchni czaszki i wtedy wszystko jest pięknie. Oprócz tego, że na tej brązowej paście pięknie osadza się wosk, to też bardzo fajnie wygląda później embosowanie. I to ja nie embosuję całych elementów, tylko raczej tak punktowo. Nie dość, że robi się jeszcze fajniejsza teksturka, to bardzo ładnie to wygląda. I tutaj wykorzystuję puder od Lindy Stamp Gang i to jest kolor Toadstool. On jest taki fajny, brązowo-złoty. Bardzo, bardzo lubię ten puder. Teraz będzie mieszanie kolorów, ponieważ ja jestem ogromną fanką mieszania kolorów. Uważam, że wtedy można właśnie uzyskać taki bardziej naturalny kolor, bo wiadomo, kolory, które mamy w farbach czy właśnie w likwidach, zawsze są takie bardzo nasycone. Ja lubię te kolory troszeczkę przełamać, także tutaj wykorzystuję trzy likwidy. I sobie mieszam, żeby uzyskać właśnie taki kolor bardziej fioletowawy. I tutaj jest właśnie fiolet, bordowy i nie bunt siena, tylko ten drugi, umbra. I co ja robię? Ja tej skrzynki w żaden sposób nie przygotowywałam, nie malowałam żadnym gesso przeźroczystym ani nic, bo jakiś czas temu zauważyłam, że likwidy położone właśnie tak bezpośrednio na drewno zachowują się troszeczkę jak bejca i wtedy widać te wszystkie słoje i to wszystko zostaje, dlatego od jakiegoś czasu właśnie w taki sposób pracuję przy drewnianych skrzynkach, żeby też zachować jakby jednolitość w projekcie, to ten kolor też ląduje tutaj na górę. I właśnie połączenie takiego troszeczkę złamanego fioletu z brązami, z patynowymi dodatkami bardzo mi ostatnio odpowiada. Teraz najfajniejszy moment, czyli składanie tego wszystkiego w całość. Do klejenia używam 3D żel medium i ja mam akurat błyszczące, aczkolwiek no nie ma większego znaczenia w tym projekcie przynajmniej, czy jest to błyszczące, czy matowe. Ważne, żeby kleiło. Zaczynamy od największego elementu, czyli od ramki. Również jest to odlew od Finabar. Łańcuchy to też jest taki element, który bardzo lubię wykorzystywać, bo on potrafi wyciągnąć kompozycję w danym kierunku, że coś się dzieje, nie trzeba zawalać w tym momencie kompozycji dużymi elementami, one są takie fajne, delikatne. Także bardzo polecam. Takie łańcuchy też znajdziecie właśnie w nowych foremkach od Finabar. To jest foremka, gdzie jest również chyba czaszka kota i właśnie czaszka tego
barana, tylko nie jestem teraz pewna w jakim rozmiarze, ponieważ te czaszki właśnie są w różnych rozmiarach. Ale o foremkach powiem Wam troszeczkę więcej następnym razem. Więc tutaj sobie wszystko przyklejam, czaszka będzie głównym elementem, więc staram się jej też nie zasłonić. I z racji tego, że ma być to funkcjonalne, to też nie chciałam dokładać dodatkowego dystansu pod czaszką, dlatego tutaj starałam się poukładać wszystko tak, żebym tej czaszki nie musiała po prostu podnosić, bo wiadomo, pudełko będzie używane, będzie otwierane, to nie tak, że sobie tylko będzie wisiało czy stało, więc przy takich projektach często muszę się troszeczkę pilnować, żeby zadbać o tą funkcjonalność, bo ja czasami lubię poszaleć i projekt jest później na 5 cm wysoki. A tutaj już do klejenia też wykorzystywałam klej na gorąco, ponieważ skończyło mi się żel medium. Generalnie nie jestem fanką kleju na gorąco, bo zawsze się oparzę, albo później mi coś odpadnie. Zazwyczaj właśnie metalowe elementy mi odpadają, no ale tutaj nie miałam zbytnio innej możliwości. Kwiaty też układam tak, żeby one same były jakby tutaj dystansem, żeby później przykleić ten napis. Tak jak mówię, musi to wyglądać ładnie, więc trzeba jako dystans wykorzystywać wszystkie elementy, które tutaj są w kompozycji. I też właśnie warto pamiętać przy układaniu później, żeby to było później na jednej wysokości. Jeśli chodzi o takie triki, które mogę Wam zradzić, to zawsze możecie wziąć jakiś mały odlewik, małą zębatkę i po prostu podłożyć. Ona nie będzie widoczna, ale dystans jest i ładnie to wygląda. Żeby było ciekawiej, to tutaj wprowadzam troszeczkę takiego bardzo zielonego koloru i to są proszki Artisan Powder, które bardzo lubię w połączeniu właśnie z fioletem, z tą patyną i z brązem. Naprawdę wygląda to moim zdaniem świetnie i znowu właśnie na tej brązowej paście ten proszek bardzo fajnie się osadza we wszystkich wgłębieniach, właśnie w tych ziarenkach i tak dalej. Żeby też troszeczkę tutaj wyrównać to, co mi ten proszek zabrał i jakby też, żeby w tym momencie ładnie ujednolicić te brązowe łańcuchy, zębatki, które dołożyłam, to wklepuję troszeczkę właśnie patynowego wosku. On też jest po prostu genialny. Bez niego i bez tej pasty ja bym nie mogła żyć. Ja, gdy używam tych proszków i metali, to żeby rozjaśnić projekt, zazwyczaj używam właśnie białego, matowego wosku, bo bardzo fajnie się go wklepuje palcem. A ja niestety nie posiadam takich umiejętności, żeby zrobić to za pomocą białego gesso i suchego pędzla. Po prostu nie przy tych produktach i na metalach jest to dla mnie bardzo problematyczne. Także jeśli również nie wychodzi Wam, to proponuję właśnie ten biały wosk i palcem można to bardzo fajnie kontrolować. Też możecie nałożyć 2-3 warstwy, żeby efekt był mocniejszy. No i tak stwierdziłam, że trochę za jasny mi jest tutaj ten mój fiolet, dlatego przyciemniłam go trochę czarnym liquidem. Ostatni etap, czyli wykańczanie, mój ulubiony. I dla mnie idealne wykończenie to jakieś małe metalowe elementy. Tutaj próbowałam literki maszynowe, które też były ostatnio w sklepie, ale niestety mi nic nie pasowało. Ale jest wiele innych fajnych metali od Finabar i tutaj właśnie wykorzystałam małe nakrętki ze śrubek. Były w sklepie ostatnio, nie wiem czy jeszcze są, ale są bardzo fajne i ja polecam tego typu dodatki, właśnie gwiazdki, jakieś śrubki i tak dalej, małe cyferki rzymskie czy arabskie również są dostępne. One bardzo wzbogacają projekt. To są takie małe elementy, które można by pomyśleć, że są wiecie, niepotrzebne lub zbędne, można by się bez nich obejść. Oczywiście, tak, ale naprawdę te małe drobiazgi potrafią bardzo, bardzo zmienić pracę. To tak samo jak brokat czy inne sypkie elementy. Ode mnie to
na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Zapraszam Was do sklepu na zakupy, po media, po foremki, bo są fajne i fajnie się z nimi tworzy i można z nimi zrobić naprawdę bardzo dużo ciekawych projektów. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.